Około 100 miliardów złotych to jest kwota, która jest objęta audytem. To jest część, która oczywiście to jest pełen proces analizy ryzyka, analizy danych, które posiadamy, informacji dotyczących budżetu państwa i na podstawie tego są typowane podmioty do audytu środków publicznych. A co za tym idzie, to nie jest, to jest kwota, która według nas powinna zostać sprawdzona. Mhm. Audyt polega na tym, że to, co się uda zrobić zza biurka, czyli analizę ryzyka, wykorzystanie baz danych, to robimy jakby na miejscu. Natomiast w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie już dalej dalszych informacji, wymagających jakby wyjaśnienia, musimy rozpocząć audyt środków publicznych i udokumentować te wszystkie rzeczy. Mhm. A w jaki sposób są typowane podmioty do audytu? To jest na wniosek premiera, na wniosek ministra finansów, na wniosek poszczególnych ministrów, czy to jest własna działalność Krajowej Administracji Skarbowej? Dyrektorzy i z Administracji Skarbowej, to jest 16 w kraju, mają swoje prerogatywy w ustawie, gdzie mają obowiązek jakby również audytować środki publiczne, które są wydawane. Natomiast tu jest pewna systematyka, tak? Czyli od głównego dysponenta części budżetowej poprzez dalsze śledzenie pieniędzy w budżecie i przede wszystkim sprawdzanie celowości, skuteczności, rzetelności, ale przede wszystkim zgodnie z prawem wydatkowania środków publicznych. Czyli żebym dobrze zrozumiał i nasi widzowie także, jeżeli Ministerstwo na przykład Finansów podejrzewa nieprawidłowości w wydatkowaniu środków, zwraca się do Was i Wy wtedy przeprowadzacie audyt, czy też dyrektorzy izb skarbowych myślą sobie tak, tu mogło dojść do nieprawidłowości, na przykład w związku z doniesieniami medialnymi, należy to sprawdzić. Ministerstwo Finansów, Minister Finansów to budżet państwa. W związku z tym to są nasze dane wyjściowe, które mamy danych dysponentów części budżetowej. Natomiast później to jest z urzędu, czyli dyrektorzy i z Administracji Skarbowej sami podejmują decyzje jako w ramach swoich prerogatyw do tego, żeby właśnie przeprowadzić audyt środków publicznych i przede wszystkim każdy z naszych podatników, ktokolwiek wpłaci chociażby jedną złotówkę, ma prawo wiedzieć, że na co ta złotówka poszła i przede wszystkim, czy została wydana oszczędnie, celowo, no i przede wszystkim zgodnie z prawem. To co spowodowało taką skalę kontroli ze strony Krajowej Administracji Skarbowej? Bo jeśli się nie mylę, to na taką skalę sprawdzeń i kontroli oraz audytów do tej pory nie prowadzono. Ta instytucja funkcjonuje w ogóle w prawie od początku lat 90. Kiedyś robiły to urzędy kontroli skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. Na dzień dzisiejszy jest to przeniesione po prostu zadania do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Natomiast czy to jest duża skala? No mówimy o kwocie 100 miliardów złotych, mówimy o tylu podmiotach kontrolowanych przez Krajową Administrację Skarbową. No to skala wydaje się być naprawdę solidna. Ona przerosła moje jakby wyobrażenia, to jest oczywiste. Natomiast niedochodzenie i niesprawdzenie jakby tej części budżetowej, czyli całej wydatkowej przez dyrektorów i z Administracji Skarbowej oznaczałoby niedopełnienie obowiązku i zarzut z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Czyli przekroczenie uprawnień albo niedopełnienie obowiązków. A w związku z tym oni mają obowiązek po prostu to zaudytować i zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. Panie ministrze, wielu ministrów poszczególnych resortów mówi, że prowadzi audyty w swoich ministerstwach. Czy to są audyty tożsame z tym, co robi Krajowa Administracja Skarbowa? Czy to są audyty na przykład audytorów zewnętrznych albo audyty prowadzone w ramach samego ministerstwa? Czy to są działania dwutorowe, z jednej strony KAS, z drugiej te audyty prowadzone przez ministerstwa? Są niezależne procedury. Okay. Audytorzy wewnętrzni, bo tak to oni się nazywają, mają obowiązek sprawdzania i kontroli zarządczej i pewnych rzeczy związanych również z wydatkowanym, ale ich zakres jakby szerszy jest i jakby to jest usługi pomocnicze dla danego szefa resortu. Okay. Natomiast nasza część jest związana tylko i wyłącznie z ochroną majątkową Skarbu Państwa i celowość i rzetelność i przede wszystkim zgodnie z prawem wydatkowania środków publicznych. No i nadzór nad tym wydatkowaniem, bo tak mówi ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Rozumiem, że według waszych sprawdzeń, według waszych kontroli w wielu ministerstwach, albo przynajmniej w niektórych ministerstwach, nie było należytej kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych. Tak, brak było procedur, przede wszystkim wewnętrznych regulacji, które by pozwoliły. No jeżeli słyszymy, na przykładzie najlepiej podam, jeżeli słyszymy, dostajemy wyjaśnienia, że kontrola celowości wydatkowania środków budżetowych następowała intuicyjnie, cokolwiek to znaczy intuicyjnie, to znaczy, że nie mamy procedur, czyli nie kontrolujemy. Nasze zadanie jest przede wszystkim
doprowadzić do tego, żeby ta każda złotówka była wydatkowana zgodnie z celem ustawowymi. Ale co najważniejsze jest też przygotowanie też przepisów rozwiązań systemowych, które pozwolą nam uniknąć jakichkolwiek w przyszłości tego typu nieprawidłowości. To też jest nasze zadanie. Panie ministrze, z tych 100 miliardów, o których mówił pan premier, wiemy, że 5 miliardów to już są nieprawidłowości potwierdzone, ponad 3 miliardy wnioski do prokuratury między innymi i chęć odzyskania tych środków publicznych. No to jak to się będzie odbywało? To ministerstwa, które niewłaściwie wydatkowały środki, będą musiały zwrócić te środki do budżetu państwa, czy podmioty, które od ministerstw dostały te środki? Jak to się odbywa? Może kwestii uzupełnienia. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście nadal jest około 5 miliardów złotych nieprawidłowości, które stwierdziliśmy. Natomiast wzrosła ilość naszych zawiadomień do prokuratury. To jest na dzień dzisiejszy jest 56 już zawiadomień do prokuratury i kwota 3 miliardy 400 milionów złotych. Natomiast procedura jest taka, że my przygotowujemy materiał decyzyjny i materiał dowodowy, który my uważamy. I oczywiście w momencie, w trakcie audytu środków publicznych, jeżeli dojdziemy, będziemy mieli uzasadnione obawy, podejrzenie popełnienia przestępstwa, mamy obowiązek zgodnie z 304 KPK zawiadomić prokuraturę i to robimy właśnie, to jest nasz, jest ten, te są liczby. Natomiast odnośnie to ja od razu dopytam, kończymy sprawozdaniem.